Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj get ready, szykujecie się razem ze mną. I tutaj szybciutko ja sobie będę nakładała podkłady. Widzicie, opakowanie brudne, standard u mnie. Tak, nakładam sobie dwa podkłady, jak widzicie, Golden Rose oraz Rimmel Match Perfection. No i to jest ten podkład z Golden Rose, który sobie ostatnio kupiłam w takim ciemniejszym kolorze, ale mimo wszystko, znaczy mimo tego, że jest to kolor dość ciemny, to jest dla mnie w tym momencie za jasny, więc troszeczkę tego rimela tutaj mi się przydało. Tak, i dzisiaj się szykuję, znaczy może wtedy się szykowała mnie dzisiaj, dlatego że mój tatuś miał urodzinki, 15 sierpnia ogólnie jest to święto, do tego tatuś miał urodzinki, więc taki makijaż tutaj powiedzmy okazyjny oraz cały strój dnia. Jak widzicie, robię brwi, pokazałam Wam wcześniej chwilkę dwa produkty, czyli produkt z Catrice, z którym sobie teraz robię brwi oraz kredkę z Pierre Lenet, no i właśnie tym sobie wyrysuję moje brwi, a wracając do tematu, to właśnie był to taki wyjątkowy dzień dla nas, zawsze my ogólnie w rodzinie świętujemy urodziny, no a że to też był taki dodatkowy dzień świąteczny, no to stąd też mój makijaż, który za chwilę zobaczycie, który troszkę koncepcję miałam inną, bo miało być bardziej tak jaśniej, bardziej dziennie, no ale wyszło jak wyszło, musiałam w trakcie zmienić koncepcję. Tutaj sięgam po paletkę Maxi, po taki jasny, beżowy cień, który dam na całą powiekę. Ten cień jest fajnie napigmentowany i właśnie on mi tutaj posłuży jako takie jeszcze zagruntowanie tego wszystkiego. I później korzystam z paletki Sofix, tej nowej, Makeup Revolution, i to jest Extra Spice bodajże ona nosi nazwę, to jest ta druga, która niedawno wyszła i tutaj właśnie zaczynam sobie robić makijaż, jak widzicie buduję załamanie. Sukienkę mam, zobaczycie, zieloną będę miała na sobie, więc postanowiłam, że ten makijaż właśnie będzie w odcieniach zieleni. No i pierwsza koncepcja była taka, żeby tak delikatnie sobie troszeczkę tylko przyciemnić te zewnętrzne kąciki. No ale właśnie jak dodałam ten cień, który teraz zobaczycie, to po prostu pigment mnie tak zaskoczył, że wiecie, jak nałożyłam na drugie oko, to zaczęłam stwierdzać, że kurczę, no coś tutaj trzeba zrobić, chyba zmienić koncepcję całkowicie. Z tego takiego dziennego makijażu zrobię coś ciemniejszego. No powiem Wam, że naprawdę pigment tego cienia jest zabójczy. No paletka kosztuje tylko 50 zł, mówię tylko, bo jest tam naprawdę sporo cieni, no i ta pigmentacja jest szałowa. No i to jest taki bardzo ciemny, zielony kolor, który jak widzicie dałam na górną i na dolną powiekę, no i później będę kombinowała, co tutaj dalej zrobić, żeby to miało ręce i nogi, ale w sumie już w gruncie rzeczy postawiłam na to, żeby ten makijaż całkowicie był takim smoky, ciemniejszym, w odcieniach zieleni, jak widzicie, no cały czas przeżywam ten pigment, w odcieniach zieleni, ja bardzo rzadko sięgam po takie kolory, jak wiecie, standardowo u mnie to są takie brązy, a tutaj zaszalałam troszeczkę, pokazałam Wam przed chwilą, to jest ten glitter glue z, nie wiem, czy dwa razy mi się powtórzyło, w trakcie filmu, czy dwa razy Wam pokazałam. W każdym razie to jest ten produkt z Makeup Revolution, podobno jakaś nowość. No i nakładam sobie tutaj ten produkt palcem, wklepuję, później wklepuję właśnie taki zielony, połyskujący cień z tej paletki Sofix, który właśnie tutaj nie powiem, że rozjaśnił mi ten makijaż, ale dodał takiego błysku, no i fajnie to wszystko ładnie wyglądało, ładnie się komponowało. Później oczywiście muszę to wszystko zatrzeć granicę, może o tak, czyli ładnie to wszystko zblendować ze sobą. No i cały czas sięgam po ten ciemniejszy cień. Tutaj sięgam po ten jaśniejszy, który dodawałam, dawałam na początku, żeby te granice tak bardziej rozetrzeć, żeby wiecie, nie było tak graficznie, tylko jednak, żeby to było tak płynnie, żeby to płynnie wyglądało na tym oku. Tutaj sobie sięgam po taki, znaczy po taki, ten sam jasny cień, który dawałam na samym początku z paletki Maxi, żeby właśnie oczyścić tę strefę pod brwiami. I pigment Skobo w kolorze Mint Cream, jak widzicie, 504, który też dostałam chyba w paczce od którejś z Was, na tą samą bazę z Makeup Revolution, ja mówię baza, to jest glue, czyli chyba klej bardziej, no ale w każdym razie na to właśnie coś dałam to na powiedzmy pustą powiekę, czyli na jasny cień i dałam na ten pigment, nałożyłam. Wydaje mi się, że ten pigment lepiej by wyglądał na jakimś kolorze pod spodem, bo jak później sobie docierałam trochę ciężko,
ciemniejszego koloru, osypał mi się, jak widzicie, ciemniejszego koloru, no to, to fajnie właśnie wydobywała się taka piękna miętowa zieleń z tego pigmentu. No i oczywiście dolna powieka, jednak zdecydowałam się, że cała będzie zielona w tym ciemnozielonym kolorze, no i na to położę a za chwilę ten pigment skobo, oczywiście czarna kredka, no jak taki ciemny makijaż, no to troszeczkę sobie jeszcze przyciemniłam linię wodną oka, chociaż wiadomo, że przy małym oku nie powinno się stosować takich zabiegów, no ale mimo wszystko uważałam, że będzie to lepiej niż taka jasna goła. No i tutaj dałam taki jaśniejszy, lekko brzoskwiniowy, powiedzmy, kolor, wytuszowałam rzęsy, tak w sumie, wiecie, nie jakoś bardzo mocno, dlatego że nie przyklejam sztuczne rzęsy, które będę przyklejała, to są Demi Wispies, to jest Studio Effect chyba bodajże, tak? Chyba tak, tak one się nazywają, Ardell oczywiście, no i przyklejam sobie naklej duo, tak. I ta jedna rzęsa w prawym oku, tak na początku ma taki jakby jasną małą plamkę, no i tutaj ja właśnie poprawiałam i na klej nałożył mi się trochę ten pigment skobo, dlatego to tak troszkę się odznacza, także ach, no chyba nikt nie widział tego. Oczywiście puder, znaczy korektor najpierw, czyli korektor z Lovely, jak widzieliście, puder z, był chyba Rimmel Lasting Finish, bodajże 25 godzin z tej takiej czerwonej serii, tak powiem. Tutaj oczywiście rozświetlacz, najpierw wzięłam rozświetlacz z Bourjois, czyli ten cień, który ja bardzo lubię, oczywiście Aleksik, jak widzicie, tutaj przychodzący, no ale stwierdziłam, że jednak on jest tak rozwalony, że nie będę go się nim bawiła i sięgnęłam po ten z Lovely, tutaj bronzer od Maxi, z palety Maxi, no i na usta nałożyłam błyszczek z Vibo Lip Sensation w kolorze numer 6, bardzo, bardzo lubię ten produkt. No i tak wygląda makijaż, czyli jak widzicie, z dziennego wyszło coś takiego, czyli takie zielone smoki. Mam nadzieję, że Wam się spodoba na Instagramie, bardzo, bardzo podobał Wam się ten makijaż. No i tutaj włosy szybciutko, to jest produkt z Batiste, czyli ten spray taki teksturujący, co zawsze zapominam. Doczepiam pasma. Ktoś pisał na Instagramie, że rozjaśniłam włosy. Nie. Doczepiłam sobie te, które mam. Byłam mega zaskoczona, że kiedyś miałam takie jasne włosy, bo one kiedyś idealnie pasowały. Ale stwierdziłam, że spróbuję, zobaczę, jak będzie to wyglądało. Czy będzie to wyglądało jak takie pasemka, wiecie, takie jakieś refleksy, czy coś w rodzaju sombre, ombre. I najpierw chciałam sobie to spróbować i później wszystko razem zblendowałam na włosach, troszkę podtapirowałam i zdecydowałam, że dziś będzie warkocz. Dawno warkocza nie było, więc warkocz. Ogólnie u nas ostatnio pogoda trochę odpuściła, już są mniejsze upały, więc spokojnie można było ten makijaż nałożyć bez pocenia się, więc ogromnie, ogromnie się cieszę i ogólnie w ogóle chciało się cokolwiek ze sobą zrobić, jak tak jest fajnie, fajnie chłodno, można było troszkę odpocząć od tych upałów. No i zdecydowałam się na warkocza holenderskiego, czyli robionego od spodu, którego widać na wierzchu. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Tak mniej więcej Wam tutaj zademonstrowałam, jak to robiłam. No i z tymi pasmami myślę, że to dość ciekawie wyszło. Bałam się, że jednak będę musiała to wszystko wypinać, ale w gruncie rzeczy naprawdę efekt mi osobiście się podobał. Nie wiem jak Wam, ale dla mnie naprawdę fajnie to wyglądało. No i tak cała fryzura się prezentowała, czyli warkocz, o, taki z tyłu, mówię, tak na wierzchu robiony, o, bardzo, bardzo lubię właśnie te warkocze. No i cała stylizacja, czyli zielona sukienka, tak jak Wam powiedziałam, zielono w stylizacji i zielono na oku. Zastanawiałam się, jak Wam pokazywałam tę sukienkę, wmierzymy, czy będę miała okazję, żeby ją ubrać i zobaczcie, udało się jeszcze w ciąży z brzuszkiem ubrać tą sukienkę. Mamy 36 tydzień, także tak wyglądamy. Myślę, że fajnie wszystko wyszło, ładnie, elegancko, no i tak okazyjnie, urodzinowo, obiadowo i świątecznie. Także dzięki za uwagę, moi drodzy, trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że makijaż i stylizacja Wam się podobała. Dajcie oczywiście znać i trzymajcie się ciepło, buziaki. Do zobaczenia. Hej, hej!